Jedzenie było rewelacyjne, rewelacyjne, rewelacyjne mięsa, fantastyczne kluski. Głównym założeniem jest promocja pod kątem turystów tych produktów, które na naszym terenie są tutaj produkowane. Różni się on, no myślę, że może coraz ciekawsze zespoły przyciągamy właśnie w nasze tereny, bo to też na pewno przyczynia się do tego, że coraz więcej mamy uczestników. A jakie potrawy przygotowano na dzisiejszy konkurs? To znaczy, ja osobiście nie byłam w jury i prawdę mówiąc nie zdążyłam skonsumować, bo kiedy już dotarłam, to niestety wszystkie potrawy już były zjedzone, ale to świadczy, że właśnie te potrawy były smaczne, że tak szybko po prostu zostały skonsumowane przez uczestników. Wiem, że był udziec, wiem, że były naleśniki, wiem, że były pierogi, wszystko oczywiście na bazie śliwki, miodu i sera. Co prezentujecie dzisiaj na festiwalu? Prezentujemy miody, kilka gatunków miodów. Mina nasza słynie głównie z miodu spadziowego, który tutaj jest kilka rodzajów. Miodów wielokwiatowych. Mamy nawet w tym roku miód rzadkość akacjowo-spadziowej, ponieważ spadź nas bardzo obficie dotknęła. Ogólnie nasi pszczelarze skupiają się na produkcji miodu. Czasami jeszcze dodatkowo zbierają pyłek pszczeli. Wszystko,